Drugi list do Tesaloniczan, komentarz do pierwszego rozdziału, werset 8. W ogniu płomienistym, wymierzając karę tym, którzy nie znają Boga, oraz tym, którzy nie są posłuszni Ewangelii Pana naszego Jezusa. Ogień płomienisty może odnosić się zarówno do poprzednich wersetów, jak też stanowić bliższy, dynamiczny opis wypowiedzi zawartych w wersecie 8. W każdym razie zdaje się odnosić do odpłaty, jaka spotka tych, którzy zostaną dotknięci sprawiedliwym sądem Boga. Ogień płomienisty wskazuje na świętą zemstę, jakiej Bóg dokona podczas sądu. Tak było niegdyś w przypadku Sodomy i Gomory i tak będzie znowu w Dniu Pańskim. Już w Starym Testamencie mężowie Boży posiadali głębokie poczucie tej świętej odpłaty Bożej. Tak więc na przykład Asaf mówi: Bóg nasz przybywa i nie milczy, przed Nim ogień pochłaniający, a dokoła Niego sroży się potężna burza. Psalm 50, werset 3. Również prorok Izajasz wyraża to w podobny sposób. Bo oto Pan przyjdzie w ogniu, a Jego wozy jak huragan, aby dać upust swojemu gniewowi i spełnić swoją prośbę w płomieniach ognia. Izajasza 66, rozdział 15, werset. Gdy Pan Jezus po raz pierwszy przebywał na tej ziemi, ludzie słyszeli z Jego ust słowa łaski i zmiłowania. Ukrzyżowanie było ostatnią rzeczą, w jakiej widział Go ten świat. Umierający Zbawiciel ani słowem nie wspomniał wtedy o zemście czy odpłacie. Wręcz przeciwnie, Jego wrogowie usłyszeli, jak mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział, 34 werset. W Dniu Pańskim przyjdzie jednak w charakterze nieprzekupnego sędziego, z którego ust wychodzić będzie miecz sądu i zapłaty. Zobaczyć to możemy m.in. w rozdziale 2, werset 8 drugiego listu do Tesaloniczan. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Wyraz odpłata, tu wymierzenie kary, kieruje nasze myśli ku pomście. Przez Mojżesza Bóg niegdyś kazał powiedzieć ludowi: Pomsta do mnie należy, ja odpłacę, gdyż bliski jest dzień klęski ich i śpieszą się ich przeznaczenia. 5 Mojżeszowa, 32 rozdział, 35 werset. Nie ma to nic wspólnego z tak dobrze znaną ludziom rządzą zemsty. Tutaj chodzi wyłącznie o sprawiedliwą zapłatę, którą możemy i winniśmy pozostawić naszemu Bogu, co widzimy m.in. w Rzymian 12, rozdział 19, werset. Rzymian 12, 19. Najmilsi, nie mścicie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: pomsta do mnie należy, ja odpłacę, mówi Pan. Jeżeli Pan jest w tym sensie mścicielem wobec wierzących, to o ileż bardziej wobec niewierzących. Dla nas dzisiaj obowiązuje prawda, że żyjemy w czasie łaski. Nie powinniśmy ulegać pokusie i dopuszczać do siebie myśli o sądzie i zemście,
jak niegdyś uczynili to Jan i Jakub, gdy chcieli spuścić z nieba ogień. Łukasza 9:54. A gdy to widzieli uczniowie Jakub i Jan, rzekli: Panie, czy chcesz, abyśmy słowem ściągnęli ogień z nieba, który by ich pochłonął, jak to i Eliasz uczynił? Wiemy o nadchodzącym sądzie i powiązanej z nim odpłacie. Myśl o tym powinna wywoływać u nas zmiłowanie i współczucie oraz motywować nas do tym pilniejszego rozpowszechniania Ewangelii łaski, gdzie to tylko możliwe. Odpłata będzie sprawiedliwa, gdyż dotknie tych, którzy nie znają Boga i nie są posłuszni Ewangelii. Chodzi tutaj o dwie oddzielne grupy ludzi. Pierwsza z nich to ogół narodów pogańskich. Drugą stanowią Żydzi. Możemy wywnioskować to z wyrażenia, które apostoł Paweł użył już w pierwszym liście w bezpośrednim związku z poganami, gdy pisał o poganach, którzy nie znają Boga. Rozdział 4, werset 5. Pierwszego listu do Tesaloniczan. Ponadto możliwe jest, że użyte tutaj przez Pawła sformułowanie odnosi się do dwóch miejsc ze Starego Testamentu, w których również fakt, iż poganie nie znają Boga, przedstawiony jest jako ich cecha charakterystyczna. Psalm 79, werset 6. Wylej gniew swój na narody, które cię nie znają i na królestwa, które nie wzywają imienia Twego. Jeremiasza 10:25. Wylej swoją zawziętość na narody, które cię nie znają i na plemiona, które nie wzywają twojego imienia, gdyż pożarły Jakuba, zniszczyły go i spustoszyły jego niwę. Człowiek został stworzony na obraz Boga, o czym czytamy w 1 Mojżeszowej 1:27. I stworzył Bóg człowieka na obraz swój, na obraz Boga stworzył go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich. Oraz ta sama księga, werset 9, rozdział 9, werset 6. Kto przelewa krew człowieka, tego krew przez człowieka będzie przelana, bo na obraz Boży uczynił człowieka. Co wciąż obowiązuje, o czym widzimy w 1 Koryntian 11:7. Mężczyzna bowiem nie powinien nakrywać głowy, gdyż jest obrazem i odbiciem chwały Bożej, lecz kobieta jest odbiciem chwały mężczyzny.
Jako istota stworzona przez Boga, człowiek jest ukierunkowany na Boga i posiada podstawową zdolność do Jego poznania. Rzymian 1:19. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. Ponieważ jednak człowiek świadomie zrezygnował z poznania Boga, Bóg wydał go na pastwę niecnych zmysłów. Rzymian 1:28. Zapieranie się Stwórcy doprowadziło do degeneracji człowieka, który na skutek tego zwrócił się ku bałwochwalstwu i moralnej zwyrodniałości. Kult bożków w cesarstwie rzymskim, ściśle powiązane z nim wszeteczeństwo, były Tesaloniczanom aż nazbyt dobrze znane. Skrajnym przeciwieństwem tego byli Żydzi. Od dawien dawna posiadali pewną znajomość Boga, która jednak przeważnie nie była sprawą serca. Od czasów niewoli babilońskiej Żydzi starannie unikali bałwochwalstwa, co najmniej zewnętrznie, ściśle trzymając się przepisów zakonu i twierdząc, że służą Bogu. Niemniej jednak fakt, iż odrzucili i ukrzyżowali Mesjasza oraz nie byli posłuszni Ewangelii naszego Pana Jezusa Chrystusa, udowodnił jednoznacznie, że na swoim koncie mieli wcale nie mniej grzechów niż pogardzani przez nich poganie. Sprawiedliwy sąd Boży, którego dokona Pan Jezus, dotknie obie te grupy, nawet jeśli istnieją różnice w kwestii odpowiedzialności. Przenosząc oba te wyrażenia na dzisiejszy stan rzeczy, możemy pomyśleć z jednej strony o tym, że w naszych tak zwanych chrześcijańskich krajach przez długie stulecia ludzie posiadali co najmniej zewnętrzną znajomość Boga. Nie oznacza to jednak wcale, iż ludzie ci byli posłuszni Ewangelii. Wiemy, że wielu, mimo świadomości egzystencji Boga, nie dało jej wiary. Dlatego też nie mają nic na swoje usprawiedliwienie. Wręcz przeciwnie, zewnętrzna znajomość Boga zwiększa odpowiedzialność tych, którzy ją posiadają. Z drugiej strony musimy stwierdzić, że po długoletniej trwającej ponad 2000 lat historii chrześcijaństwa w Europie zastraszająco wzrasta liczba tych, o których trzeba byłoby raczej powiedzieć to, co Paweł powiedział o poganach, iż nie znają Boga. Są to przede wszystkim młodzi ludzie, którzy dorastają w wielkich miastach Europy i Ameryki. Wielu z nich nie słyszało jeszcze nigdy o Panu Jezusie. Wychowywani są bez wiary, a nawet bez zewnętrznej religii. W tym miejscu można by zadać słuszne pytanie, czy w takim razie sprawiedliwe jest, aby Bóg dokonał sądu nad tymi ludźmi, którzy nie słyszeli jeszcze nigdy o Zbawicielu, lub nawet jeśli słyszeli, nie znają Ewangelii. Biblia nie pozostawia nas tutaj bez odpowiedzi. Według listu do Rzymian, 1:19. Ponieważ to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. I 2:15. Dowodzą też oni, że treść zakonu jest zapisana w ich sercach, wszak świadczy o tym sumienie ich oraz myśli, które nawzajem się oskarżają lub też biorą w obronę. Każdy człowiek posiada co najmniej dwa świadectwa, zgodnie z którymi może być i będzie pociągnięty do odpowiedzialności. Pierwszym świadectwem jest tworzenie. W objawieniu 14:6, nazwany także wieczną Ewangelią, zaś drugim świadectwo sumienia.
Żaden człowiek nie będzie miał nic na swoje usprawiedliwienie, chociaż jasne jest, że miara odpowiedzialności jest różna w różnych przypadkach. Nie bez powodu nasz rozdział pierwszy, drugiego listu do Tesaloniczan poświadcza nam dwukrotnie, iż sąd Boży jest sprawiedliwy. Inna możliwość wytłumaczenia tego wersetu pojawia się, gdy połączymy ze sobą oba wyrażenia. Kto nie jest posłuszny Ewangelii i nie przyjął Pana Jezusa w wierze, w zasadzie nie zna Boga, gdyż Bóg objawia się w pełni w Ewangelii. Niezależnie od tego, prawdą pozostaje fakt, że sprawiedliwy sąd Boży dotknie wszystkich, którzy na to zasłużyli. Zanim przejdziemy do dalszych wersetów, aby przyjrzeć się, na czym będzie polegał ów sąd, chciałbym jeszcze krótko wskazać na zakończenie tego wersetu. Może nie jeden z czytelników zwrócił uwagę na to, że nie jest tutaj mowa o tym, iż ktoś nie uwierzył Ewangelii. Oczywiście prawdą jest, że ludzie sądzeni przez Boga będą należeli do tak zrozumianej grupy niewierzących. Wiele innych miejsc Słowa Bożego mówi o tym wyraźnie. Ale tutaj zarzut polega na tym, iż ludzie są nieposłuszni wobec Ewangelii. Nierzadko poselstwo Ewangelii przedstawiane jest jako niezobowiązująca oferta, którą można przyjąć lub odrzucić. Prawdą jest, że Bóg nie stworzył ludzi jako marionetki i mają oni możliwość powiedzenia nie, ale wtedy jest to samowola i nieposłuszeństwo. Gdy Paweł przemawiał na Areopagu do intelektualistów tamtego czasu, powiedział wyraźnie, iż Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali, lub, jak dosłownie brzmiałoby tłumaczenie z oryginału, że nakazuje im pokutować. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 30 werset. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Również w liście do Rzymian czytamy o tym, iż nie wszyscy dali posłuch Ewangelii. Rzymian, 10 rozdział, 16 werset. Lecz nie wszyscy dali posłuch dobrej nowinie. Mówi bowiem Izajasz, Panie, któż uwierzył zwiastowaniu naszemu? Piotr wskazuje na powagę losu tych, którzy nie są posłuszni Ewangelii Bożej. 1 Piotra, 4 rozdział, 17 werset. 1 Piotra, 4, 17. Nadszedł bowiem czas, aby się rozpoczął sąd od domu Bożego, a jeśli zaczyna się od nas, to jakiż koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej. Gdy człowiek daje wiarę Ewangelii, nie czyni nikomu łaski. Jest to raczej akt posłuszeństwa wobec Boga. Idąc za tym tokiem myślenia, można by powiedzieć, że tak naprawdę człowiek nie ma wolności wyboru.
gdyż otrzymał rozkaz i powinien być posłuszny. Oczywiście, iż możemy i powinniśmy łączyć zwiastowanie Ewangelii z uprzejmym zapraszaniem ludzi do przyjęcia Zbawiciela. Nie powinniśmy jednak przy tym zapominać i przemilczać faktu, że sprawa bycia zbawionym to Boży nakaz wobec człowieka. Tak też ujmuje to apostoł Piotr, gdy mówi: i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy, w oryginalnym przekazie użyte jest tutaj słowo musimy, zamiast moglibyśmy, być zbawieni. Czyli jeszcze raz, i nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego imienia pod niebem danego ludziom, przez które musimy być zbawieni. Tak więc każdy człowiek jest odpowiedzialny i skutki jego nieposłuszeństwa są fatalne. Kto zaś nie słucha, w znaczeniu nie jest posłuszny Syna, nie ujrzy żywota, lecz gniew Boży ciąży na nim. Jana 3, rozdział 36, werset.